Dawid Walasek, DWM Management MMA, najmłodszy menadżer wśród, chyba najmłodszy, bo nie wiem, czy nie ma jeszcze jakiegoś młodszego menadżera w polskim MMA. Witaj w ogóle pierwszy raz przed naszą kamerą. Witam panie Tomku. Powiedz, menadżerka to jest takie coś, co cię kręci, załatwianie walk, opiekowanie się zawodnikami, z czego to wynika? No, zaczęło się w sumie od tego, że kiedyś miałem styczność jakąś z MMA, z brazylijskim jiu-jitsu. Zaczynałem, może nie wiem, przetrenowałem pół roku. Potem jakoś na bieżąco byłem właśnie wywiady, między innymi Fight Sportu. Wszystko na bieżąco, zasubskrybowane kanały oglądałem. I potem jakoś mówię, trzeba coś właśnie... Fajnie, tak menadżerowie, potem jak patrzyłem na niektórych polskich menadżerów, którzy mają czołowych zawodników i mówię, trzeba spróbować. Pamiętam, że zaczęło się to wszystko od tego, że na Wigilii siedziałem z moim kuzynem Mateuszem Smoczko i napisałem do Pawła Jóźwiaka, czy byłby zainteresowany zawodnikiem na 84 kg, wtedy Mateusz miał rekord 4-0 miał rekord, no i była gala akurat w Koszalinie, FEN. No i on powiedział, że tak, nie ma problemu, jest zainteresowanie, że akurat robią na Summer Edition w Koszalinie, no i to wszystko się dograło. Potem miałem tak z rok przerwy, no i potem od 2017 roku pod koniec, jak już wszystko, założyłem swoją grupę menadżerską i od tamtej pory działam. Ilu masz ogólnie zawodników, którzy mogą, powiedzmy, walczyć na takim poziomie, że już są te finanse opłacalne, że warto o te kontrakty powalczyć, ponegocjować, poprzeglądać, no bo to są umowy, są też jakieś rozmowy pewnie z prawnikami, gdzie trzeba każdy punkt zapisu przejrzeć i rozpatrzyć go na jak to mówią, podzielić włos na czworo. Do czasu tej pandemii, co była, to wiadomo, to tak jeszcze nie wiedziałem, czy iść to na profesjonalnie, czy załatwiałem chłopakom walki, tam pomagałem, a teraz odkąd tej pandemii, no to właśnie kontraktuję zawodników, których znam, z którymi mam taki kontakt prawie codziennie. No i z takich zawodników bardziej znanych, no to mam Maćka Kalicińskiego, który teraz walczy na Army Fight Night z Norbertem Daszkiewiczem, Dawida Romańskiego, między innymi Marcin Łazarz, dzisiaj w walce wieczoru w FEN-u się bije o pas. Saida Magomeda Abdul-Takadirowa, który teraz też na dniach będzie ogłoszona też głośna walka. A gdzie on trenuje? Said obecnie trenuje w Grappling Kraków u trenera Rafała Lasotty. Słyszałem właśnie, że gdzieś jest jakiś taki utalentowany chłopak na jego temat, natomiast Marcin Łazarz, trudno go było przekonać do współpracy? Nie, z Marcinem akurat współpraca wynikła z tego, że Marcin jest z Białogardu. My jesteśmy obaj z Białogardu, my się z Marcinem znaliśmy. I Marcin po prostu bardziej w moją stronę poszedł, że chciał takim młodym chłopakiem pomóc mu się rozpromować i zaczęliśmy współpracę, w sumie gdzieś tam już kiedyś mu załatwiłem w M1 w Chinach, zawalczył z Dmitrij Tebekinem, po trzech rundach niejednogłośnie przegrał, nie, tą walkę, no ale wtedy właśnie to się wszystko zaczęło tak na grubie, że taką opcję mogłem ogarnąć i dograłem tą walkę i Marcin pojechał walczyć w Chinach na M1. Marcin bardzo doświadczony zawodnik, ale po drugiej stronie stoi facet, który też, no, można powiedzieć, nie ma nic do stracenia, a tym bardziej, że wcześniej spotkali się, walczyli. Jak twój typ na tą walkę? Ty w ogóle rozważasz jako menadżer dwie opcje, wygra, przegra, od razu masz taką wizję, co z tym zrobić, czy masz już takie scenariusze? No mam, oczywiście mam, ale jak patrzyłem na tą walkę, byliśmy tutaj, jechaliśmy do Ostrudy, patrzę na Marcina, w ogóle wczoraj widziałem wieczorny, tam lekki trening. Marcin na pewno wróci z pasem do Białogardu, jestem przekonany, pierwszą walkę wygrał, przed czasem w drugiej rundzie poddał, no i... Nie, no moim zdaniem nie mamy innego w ogóle, nie ma innej w ogóle branej pod uwagę opcji, nie? No Marcin wraca z pasem, to jest bardzo wielka szansa dla Marcina. Marcin w Polsce nie miał gdzie tak jakoś się pokazać, raz dostał ofertę z konkurencyjnej organizacji z Marcinem Wójcikiem, no i teraz dostał na FEN-ie. Walka o pas w Polsacie, walka wieczoru, no lepiej być nie mogło, no i czekamy na to i na pewno nie zaskoczy, no bo wszyscy z tego, a nie, zaskoczy, no bo z tego co widziałem, to underdogiem był przedwczoraj, a dzisiaj już są wyrównane kursy, zakłady bukmacherskie, ale na to nie patrzymy i robimy swoje. No właśnie, bo tam bukmacherami nie ma się co specjalnie sugerować, bo różnie oni grają w te rzeczy. Dobrze współpracuje się z FEN-em na przykład, z taką organizacją, łatwo się jest porozumieć, nie będzie takich, powiedzmy, różnego rodzaju, ja wiem, że trudno się wyrażać o konkurencji w twoim przypadku, ale ostatnio tutaj gdzieś była sytuacja z MMA Familia,
napięte sytuacje? Starasz się unikać takich konfliktów, raczej krok w tył, czy w ogóle powiedzmy nie ma takiej możliwości, dopinając kontrakt, żeby cokolwiek poszło nie tak? Ja jeśli chodzi o takie wiadomo już czołowe organizacje w Polsce, no to miałem styczność już prawie z każdą, bo i z tą największą, i z tymi mniejszymi. Jeśli chodzi o FEN, o pana Pawła Jóźwiaka, to pan Paweł Jóźwiak był pierwszą osobą, który, jak ja kiedyś udostępniłem swój pierwszy wywiad, to mi napisał w komentarz pod wywiadem, że Dawid będzie przyszłością i żeby wstrzyma kciuki i że zobaczymy, że o Dawidzie będzie głośno. Dlatego jeśli chodzi o pana Pawła, to kontakt mamy, jaki mamy. No, kontrakty w FEN-ie są, zależy, każdy ma inny, nie? Marcin tu ma inny kontrakt, nam będzie na pewno dobrze w FEN-ie, nigdzie się nie wybieramy. A jeśli chodzi o tę sytuację, ma familia z Kacprem Koziorzębskim, no to co, może się nie spodziewali, że wygra Kacper z Szymonem Duszą, no bo ja sam się nie spodziewałem, nie? Że Kacper wygra z Szymonem, zaskoczył. No i w takim momencie poszedł do KSW. Prezesi powinni przyjść na szkolenie i mieć dwa warianty, jako dobry menadżer. No powinni, ale nie, to są bardzo, bardzo, no nie, prezesem by nie mógł być człowiek, który, nie wiem, który nie umie się wysłowić albo nie umie rozmawiać z ludźmi. No pan Paweł, no, z tego co widzę, to umie rozmawiać z ludźmi, pan i inni organizatorzy takich czołowych gal w Polsce. Jakie są cele za granicą na przykład? Atak na jakieś organizacje? Jest możliwość któregoś z zawodników tutaj powiedzmy wypromowania po kolei, prowadzenia krok po kroku? Kiedy siadasz do rozmowy z zawodnikiem, mówisz mu: słuchaj, możemy zawojować świat, ale trzeba zrobić to, to, to i to po kolei. Masz takie w ogóle rozmowy już w tej chwili, żeby powiedzmy zawodnik siedząc po drugiej stronie czuł, że to jest ten facet, któremu mogę zaufać, powierzę mu karierę? Tak. Jeśli chodzi o zagraniczne organizacje, ja współpracuję. Znaczy, tak ostatnio współpracę nawiązałem z organizacją Brave. To miało być w Polsce 5 września, no ale niestety no, za późno się chyba obudzili z Fight Cardem, tam nie poszło. Fight Card, nie mogli znaleźć zawodników dostępnych w Polsce. No jest wiadomo, Polska to jest ciężki rynek i mało jest zawodników wolnych od kontraktu na tym poziomie. Jeśli ja patrzę na zawodnika, zaczynam współpracę z zawodnikiem, to na początku od każdego zawodnika chciałbym mu zrobić debiut zawodowy, wiadomo, pierwsze dwie walki na takich lokalnych galach, a potem żeby wchodził, wolę go puścić za mniejsze pieniądze do telewizji, niż wiadomo, na przykład na lokalnej gali na walki wieczoru, no bo to już się w tym samym czasie się promuje, to jest promocja dla, znaczy najważniejsza promocja jest dla zawodnika, nie? No ale wiadomo, pokaże się w telewizji i na tym najbardziej, żeby po prostu organizacje, które były transmitowane w telewizji, kontraktowane, byli moi zawodnicy. Co możesz na przykład powiedzieć zawodnikom, którzy teraz będą słuchali tego wywiadu, będą chcieli się z tobą skontaktować? Jak to najłatwiej zrobić? Nie, no najłatwiej, no to co, no ja mam skrzynkę odbiorczą na Messengerze, w inne mam pełną wiadomość. Ale wymienię, powiedz. Nazwę. Co nazwę? Nazwę, gdzie cię mogą szukać? No ja mam fanpage na Facebooku, DWM Management MMA, gdzie można pisać o współpracę, jest mail podany, można śmiało wysyłać maile. Nie mam tak, że komuś nie odpowiem. Wiadomo, no, jak ktoś do mnie pisze, miałem taki przypadek, że pisze do mnie facet, który ma nie wiem, może nieskończone 40 lat i pisze do mnie, że do młodego chłopaka, gdzie ja dopiero, nie wiem, z rok temu miałem taką wiadomość, gdzie ja dopiero zaczynałem w menadżerce, zainspirowałeś mnie swoją osobą, jak tu mam zacząć być menadżerem MMA czy coś, a ja po prostu mu napisałem, ja nie jestem osobą, którą mogę ci w ogóle doradzić, no bo sam szukam wsparcia od starszych ludzi, którzy mi pomogą się rozwinąć, nie? No, ale jeśli chodzi o to, to można pisać na fanpage'u, zawsze odpiszę, zawsze nie mam coś takiego, że komuś nie pomogę, zawsze nawet jedną, dwie walki załatwię, to po prostu zobaczę, jak zawodnik się prezentuje i potem nawiązuję jakąś współpracę. Bardzo się cieszę, miłe słowa. Słuchajcie, szacunek do starszych, uczcie się, to jest bardzo ważne. No i myślę, że to jest taki właściwy kierunek, żeby gdzieś zdobyć zaufanie, żeby pokazać, że menadżer jest tym człowiekiem poukładanym, który wie, co robi od początku do końca i wiek, i to jest tylko liczba oczywiście i o niczym nie świadczy, bo liczy się tak naprawdę sumienność i w jakiś sposób wyczucie rynku chyba, co? No tak, no wiadomo, jak ja zaczynałem coś tam, przygodę swoją z MMA,
transfer menadżerką, no to wiadomo, na początku popełniają jakieś błędy. No i do tej pory na przykład na początku swojej kariery popełniają jakieś błędy i z niektórymi ludźmi po prostu nie rozmawiam, no bo coś kiedyś na początku coś zrobiłem źle i się poobrażali, czy tam, nie wiem, albo zobaczyli we mnie jakiegoś konkurencję i to po prostu, no wiadomo jak jest, nie? W każdym biznesie jest konkurencja, ale no tak mnie nauczyło, że do starszych, co ludzie coś osiągnęli, bo wiadomo, no jak starszy przychodzi nowy i na przykład chce mnie uczyć, że no zaczyna dopiero, to słucham go, no ale wiadomo kogo słucham, tych co jestą najbardziej doświadczeni w tym, no i na tych, słucham, mama mnie tak nauczyła, żeby mieć taki szacunek do starszych. To co, ja się cieszę, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Życzę sukcesów, życzę trafienia takich zawodników jak Joanna Jędrzejczyk kiedyś, bo też to było bardzo ważne, że gdzieś ktoś tam wyciągnął rękę, pomógł i po kolei to wszystko szło. I oczywiście takich talentów, no i żeby doprowadzić do takiej sytuacji, jaką ma na przykład Janek Błachowicz, gdzie wszyscy narzekali na menadżerkę Jana Błachowicza, ale dzięki uporowi, współpracy, cierpliwości, nie szukaniu ciągle nowych menadżerów, okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę i Janek dostał w tej chwili walkę o pas, co chyba jest niesamowitą wiadomością. No jak ja to widziałem ostatnie ogłoszenie, gdzieś tam się już święciło, gdzieś tam jakieś wcześniejsze informacje dostałem od zaprzyjaźnionych menadżerów zagranicznych, że jest taka walka, ale też wczoraj, czy przedwczoraj też słyszałem opinię, że wszyscy chwalą żonę Janka, żonę czy tam partnerkę, menadżerkę w sumie głównie Janka Błachowicza, a że to John Jones w sumie zszedł i to dlatego jest ta walka, nie? No ale wiadomo, to menadżerka siedzi z nim 24/24, mówi mu co ma tam robić, pracuje z tymi ludźmi z UFC i to ona mu wybrała taką drogę, no i do niego to doprowadziła. Dla mnie no, Janek no, to jest takim przykładem dla wszystkich polskich zawodników, że są zloty i upadki. No i on teraz ma szansę chyba największą, to jest w ogóle chyba największa walka w polskim MMA. To wiadomo, no Joanna Jędrzejczyk była tą mistrzynią, no ale to jest męskie MMA i męskie MMA bardziej jest popularne. No i trzymamy wszyscy za Janka kciuki i fajnie by było, jakby przywiózł ten pas do Polski. Ja mam nadzieję, że tak się stanie, będziemy się cieszyć z tego, bo to też otworzy być może drogę innym menadżerom, że można tutaj w Polsce znaleźć takie talenty czystej wody, bo że można, to jest oczywiste, tylko trzeba je jeszcze wypromować. To co, Dawid, bardzo dziękuję Ci za wywiad i życzę sukcesu. Ja też Panie Tomku, Panu dziękuję, bo kurde, ja tu Pana wspieram, na Fight Sports wspieram i dziękuję ludziom, którzy mnie wspierają, dziękuję moim rodzicom, dziękuję firmom z Białogardu, Magic Cards, ze Sławna, dziękuję pani Asi Walczak i Pauli Walczak z Modnej Cafe i no i tyle, nie? No i wspieramy i działamy. Jeden z naszych czytelników, subskrybentów, cieszę się, że możemy tutaj sobie spokojnie porozmawiać i możemy właśnie zawodowo wymienić wiele opinii, bo rozmawialiśmy też prywatnie. Nie wiem, no nie odbiegają te rozmowy zbyt wiele od tego, co tutaj usłyszeliście. Może trochę czasami, ale generalnie trzymamy się tego rytmu i tego wzorca. Szacunku, młody człowiek okazał szacunek, jest wszystko w porządku. Dziękuję bardzo, Dawidzie. Dziękuję jeszcze raz.